Czekoladkę sobie zjem. Proszę, nie, nie chcę czekoladki. Ale ja chcę. Muszę się podzielić. Super, słuchaj, masz ochotę na coś do takiego szybko się kierunku? To sypek. Dobra, mam. To jest jakiś inny. A to już wolno teraz. Co? Chyba już zakazane. Co było? Coś jest na rzeczy. Tak. Unia mówiła, że będzie bez recepty. Ale dzień po! A mnie jest potrzebny dzisiaj. Idziecie na faję? No na gardło mówiłeś. Jak ja zapalę, to już jest koniec. Nie, to wujek, ty nie. To ja zapalę. Soczek, tak? Czekaj, dziękuję ci bardzo. Bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Zresztą na nie mam spisany. Musiałbym zacząć od nowa chyba. A Janka ci tu trzeba przyciągnąć. Oj, to koniecznie. Janek jest świetny, naprawdę. Bardzo fajny chłopak. Jedzie z grupą muzyków na rowerach, rozumiem. Nie, on sam gra, wiesz. Janek Rzepa, tak? Rzepka. Bardzo mi się podoba pomysł, bo nazywa tą trasę Polska Rzepka. A skąd jest w ogóle taka... Z Pragi, nie? Mieszka w Pradze. A z Pragi. Słuchaj, ja... Mieszka w Pradze, ale wiesz co robi w Pradze? No. Tylko tam mają to w takim większym lokalu troszeczkę. Myślę, że tak... Dwa takie kioski? Czterokrotnie może. Ale nie, bo to jest bar w ogóle. Ale wszak to działa troszkę inaczej. Tam jest zwyczaj zbierania się. No, troszkę inaczej funkcjonują, nie? I ten taki... Tak, lubią sobie pośpiewać, nie? I ja nie byłem na tym nigdy, tylko znam to z opowiadań. Ja w życiu ani na oczy go nie widziałem Janka na żywo. Aha! Mamy kontakt, wiesz. Aha! To nie, że on do ciebie przyjechał na rowerze. Nie, my się nie znamy. Ale myśmy no, się nie widzieli nigdy. Ale skąd? Ale przyjedzie. Myśmy się nie widzieli. Nie, no Janek będzie latem, nie? No zaczyna od Cieszyna i kończy nie, gdzieś Janek tam w Ustrzyka. Nie, kolega mojego kolegi. No i tak podróżują. No. Zuzka wpadła na pomysł, no, że może ich połączymy. Ale słuchajcie, Janka do mnie posłać, nie? No w każdym razie on tam organizuje takie 2-3 razy w roku to robią. To się tam jakoś nazywa też fajnie, ale nie pamiętam. Robią to w Pradze i w Brnie. Takie spotkania, ale tam się spotka 7-8 grajków. Każdy ma tam 15-20 minut do dyspozycji, no, wiesz, no to można zarżnąć ludzi, nie? Jak tam będzie więcej, to trwało. I teraz Piotrek był na czymś takim właśnie w Pradze. Nagrał to w całości, przywiózł mi to. Ale który Piotrek? No właśnie ten kolega, polski impresario. Nagrał to wszystko i słuchaliśmy w domu, wiesz, takiego żywego wykonania z baru, sami gitarzyści. Swoją drogą Piotrek też fajnie jakby przyjechał, bo to jest taki świetny. On miał przyjechać, ale się pierwszy. No właśnie, za o tym powiem, no. Ja widziałem tutaj, no. Słuchaj, bo właśnie, bo ty w ogóle mówisz po czesku też, tak? Ja rozumiem czeski, z mówieniem jest słabo. Słuchaj, bo... Ale gorzej jest pisanie. W zeszłym roku, słuchaj, przez Facebooka, to w sumie było trzech Czechów, ale tak, dwóch przyjechało właśnie, razem, a przepraszam, ja się tak wtrącę trochę, że chodzi o czeską muzykę, jakoś tak siedzisz trochę w czeskim... Zostałem, wiesz co, bardzo, bardzo niewiele, naprawdę bardzo niewiele. Jak chodzisz coś, usiądziemy? No. Bo tam tam Dunaj, Plicha, Dunaj, Paweł Fajt i tak dalej, to jest oczywiste. Natomiast oprócz tego na przykład nie wiem, ile szukać w ogóle dobrej czeskiej muzyki. Takiej? Tego typu? Chociażby tego typu. No wiadomo, że tam Nachawica, wiadomo, że Plichal i tak dalej, to jest klasyka. Ja nie pamiętam tych nazwisk, znaczy, poza Jankiem nie pamiętam nazwisk tych osób, które tam były. Jest jeszcze taka dziewczyna, ona... Nieźle Wabitowa. Nieźle, nie. Beata, jak on się nazywa Beata? Nie przypomnę sobie. Nagrała przeciwną płytę. Ona mieszka gdzieś tam w rejonie, nie wiem, Olomouca. Trochę mówi po polsku, ale mówi przedziwnie po polsku. Bo
wiesz, jak myśmy się uczyli rosyjskiego i ktoś nie wiedział, że schody to jest tam coś tam, lesnica czy coś, nie? Lesnica. To mówił, że idzie po schodach, nie? I się wymyślało rosyjskie słowa, więc babka tak wymyśla polskie słowa, spolszczając czeskie. Albo używa polskich słów o... tak bezlitośnie ich używa. Do zupełnie innych znaczeń, ale pisze piosenki w ten sposób. I nagrywa płyty, znaczy nagrała jedną chyba, czy dwie. I tam miesza. Te czeskie no to są ok, i są te polskie, które są strasznie dziwne, te piosenki. Tak? Nie można do końca załapać, o co chodzi, ale są urocze. Przede wszystkim są urocze, bo ten język jest taki niby dziecinny, niby nie wiadomo, o co tam chodzi. A no, jedzie swoim, oni wszyscy są przekonani, że ona śpiewa po polsku. Aha, tak? Absolutnie, są pewni. Ale no, ona w ogóle ma coś z Polską wspólnego? Chyba tak. Śpiewa po polsku. No tak. Słuchaj, bo wiesz co, bo w zeszłym roku przez Facebooka poznałem takiego Dawid Alfik Dwetem. Nie wiem, że pisze się Dwetem. I on przyjechał tutaj z takim Henkiem, jakiś tam Heniek, też Chęcić jakoś tak. Dwójkę. Świetny koncert tutaj dali, naprawdę super. I potem na tej fali, jakby tam wiesz, na Facebooku wiesz, tam, no to przyjechał jeszcze taki jeden Peter Rossi, no nie? Ale no to on był taki już trochę słabszy. Ale tamtych dwóch, no super, ten Dawid. A ich ma, też w lokalu mają chyba kocur, czy... Tak, kocur. Ten Dawid właśnie w Pradze gra w jakimś takim lokalu, no. I on zapraszał, on tutaj takiego Dawida Gerwalek, on miał jechać, ale no tam... koszta tego, tam podróży i tam zrezygnował, w sumie kurczę szkoda. Ale w każdym razie, teraz ten Dawid, ten Alfik właśnie, też żeśmy się zgadali, że przyjedzie z jeszcze innym jakimś tam muzykiem, też taki świetny, kurczę, no mam, to ci go tam zalinkuję, bo podsyłał właśnie jego tam, właśnie, wiesz, tam, tak, wiesz, jakiś taki, z pierwszą gitarkę ma, tak, wiesz, na płasko gra. Hawajsko zagra. Jakaś taka hawajska, no. I przyjadą chyba na początku marca. To może byśmy jakoś tak kurczę ten. No. Janka ciężko upolować, wiesz, bo on to jest człowiek bez pieniędzy, permanentnie bez pieniędzy. A teraz wszystko co ma pakuje w tą Szwajcarię i w to, on strasznie chce wydać tą płytę, a wiesz, to jest też postać nieznana u nas zupełnie. Usłyszałem pierwszy raz od właśnie Piotra, że tam... A miał po jakimś śpiewał? Po niemiecku? To jest jeszcze niemiecki szwajcarski i Janek to tłumaczy na czeski i on mówi, że taki dziwny jest ten język, nie? Że on nie jest niemiecki, tylko to jest taki... No, dialekt po prostu, taki dość ciężki, nie? Ale go tam załapał. Natomiast musiał się tam ubiegać o po pierwsze zgodę spadkobierców na tym malimaterze, żeby no to tam jest postać, to jest... Tak, to jest to ktoś bardzo ważny w Szwajcarii, nieznany zupełnie poza tym. Wiesz. Fajne teksty. Znaczy, ciężko mi ocenić tej niemieckiej, bo nie znam, nie? Ale to co słyszałem przetłumaczone, bardzo fajne. Prosta muzyczka, fajne piosenki. Mani Mater. Tak, przez dwa N chyba. Mani Mater. Mater chyba też jest przez dwa T, ale nie jestem pewny. No, gość tam nie dożył sędziwego wieku, on miał tam przed 40 zmarło mu się w jakichś okolicznościach, natomiast tam mnóstwo tych piosenek napisał i taki bardzo, bardzo ważny dla Szwajcarów gość. Musiał tam się gdzieś, udało się Jankowi wkręcić do jakiejś instytucji kulturalnej przy ministerstwie, gdzie ma jakieś tam wsparcie z tej Szwajcarii. Właśnie pojechał do Zurichu teraz koncertować, ale jednocześnie tam poklepać po plecach parę osób i to wsparcie uzyskać, no bo oni też są dumni, że ktoś zajmuje się ich artystą takim lokalnym. No tak. No, mnóstwo pracy temu poświęcił, ze 30 tych piosenek przetłumaczył. No, materiał na... On to robił kilka parę lat. Trudno jest mi ocenić jakość tego, nie? Bo... No tak, ale może mani byle co robi, tak nie wiadomo. No właśnie. No ale wiesz, no sam fakt, że teraz o kimś takim, wiesz, mówimy, nie słyszałem. No tam, no fajny pomysł miał. Na same te piosenki Janka są kochane, naprawdę świetne piosenki. Nie, w ogóle wiesz co, ja tak z tym czeskim tak nie do końca rozumiem, ale jakoś tak czuję taką sympatię do tego, wiesz, jak... No śmieszny jest, nie? Ale wiesz co, ale nie do końca, wiesz, bo na przykład takie, oni są bardzo liryczni, wiesz, nie wiem, jak liryczni w sposób taki rubażny, bym powiedział.
tak? No, raczej tak. No ci co tutaj byli, tak, aż tych tak. Dwóch, to tak raczej... Liecznie, liecznie. Liecznie mi, nie? To co mi się wydaje. Bo ten taki, ten Peter Brosy to był taki właśnie, no taki już, on jest kucharzem, nie, te, nie wiem czy on lubi gotować, tak jak podkreślił, że on lubi gotować, czy taki był właśnie taki troszkę już, taki pikniczny. W poniedziałek będę cichym człowiekiem bardzo. No, nie wiem, czy już nie jutro. Nie, no coś ty dopiero zaczynałeś. Wiesz co, nie wiem, na czym to polega. Jak się gryzant kryla... Już tak uważałem, żeby... Gryzanie w czeski to mało rubaszne. Kryl? Tak. A, no nie. Takie piętrowe nawarstwianie w ogóle znaczy. W jego tekstach. Idę na tą faję do tych dzieci. Idziemy, ja włączę ogrzewanie. Ooo, znaczy, a to trochę spóźnione jest. Gdzie tam, ja byłam cały czas. Co, wcześniej byłaś? Tak, tak. Ja jestem nie do ubrana na taki dzień. Zawsze mi się wydawało, że rymy męskie krzyczą, ale po dzisiejszym koncercie zmieniam zdanie. Że co? Że rymy męskie krzyczą? Ale są wygodne do grania. Ale rewelacyjne. A szczególnie te wewnętrzne. Ile to pracy jest? Doceniam. To było coś kapitalnego. Żeby nie przejść transakcentacji, żeby... Proszę? To były fuksy, w dużej mierze. Nie wierzę. W dużej mierze nie wierzę. Co ty insynuujesz? Co? Podeszło już? Co ty insynuujesz? A co czuję? Jadłość. Jutro ci zrobię cokolwiek. Co mi zrobisz jutro? Cokolwiek. To razi. To mi zrobi? Tak. Cię nie razi, a mi zrobisz. Dobry jesteś. Umówmy się na pół do trzeciej, do pół do piątej. Tak? Dobra? No.
to, co mi się kiedyś wydawało, że nie wyreguluje tych drzwi. Inaczej mi się zrobiło. Mogę mówić o tych sprzed napadów. Tak, tyle, że ja przecież widziałeś, że żywioły, które były tak odstawione, jechały jak kolejka taka. Na łódce. To no jak się okazało, że się tak. Ale to były doświadczenia z kolei. To jeszcze była tak. To nie było, właśnie nie tak. To nie było dużo, ale wiesz, znaczy ja ją musiałem odwrócić tak, bo tak nie pasowałaby końca. Najśmieszniejsze wiesz co było? Nawet na pośrednictwie na lewo robiłem. To tam końcówka jest tak wystrugana, że tam nie miałem do czego przykręcić. Mimo, że zrobiłem jeden czasem jeszcze cięższy, ale to było tyle od końca. I ta końcówka też zgodnie z tym, co sądziłem, zaczęła zjeżdżać. I chodzi do nimi. W 5 mm schodziło. Zrobiłem 5 mm. Więc ten drewienka, ten malutki klinek, podbijałem, żeby go wbić pomiędzy ścianę a tamto. I to poszło do góry. Jest taki śmiecznik klinek. Aż się go spróbuję. No wisiał, no co miałem zrobić. Gdybym nie
odklei i nie przesunę tych dźwiczek o te 5 mm, to musiałbym klinować w górę, bo byłby przeskok. A też to jest zgodne. Zacząłem poprawiać i też nie trafiłem w deskę, trafiłem pomiędzy deskę a komistkę. Musiałem być czekać tego.
bardzo ciepło. Jak się tak wejdzie za dwora. Tak się troszkę tutaj do przodu, nie? Jak tam, Marku, gardło od razu lepiej, nie? Palce takie bardziej do gry. Tekst odtworzyłeś sobie. Nie jest za dobrze z tym. No tobie, Guciu, wiesz co? Tobie jest to położyć. Cedrek, jakiś większy się zrobiłeś. Dwa razy. No? Światła skierować. Siedli, jakby coś się miało wydarzyć. My czekamy na godzinę ciąg dalszy, do Wisów to jeszcze daleko. Wszechwa to zobowiązuje. Tak? No jak? Ja tak próbuję sobie przypomnieć, jak to szło. Ta pierwsza Nie, bo to jest tak, że następuje taki odsiew wszystkich rzeczy, które się przestają podobać. Ale może ich nie gra. Ona ale się podoba. Właśnie ale ja je zapominam w ogóle. I to tak nie chcę robić, chcę tutaj, wiesz, śpiewać po jednej zwrotce. Nie ma sensu. Nie ma problemu. Będziemy wymyślać. Kolejne. To jest metoda. Jak gdzieś to jeszcze w kopii zapasowej mam. Wiele rzeczy. Wiele rzeczy było kiepskich po prostu. Z trasy też kiedyś wyrobione zostało odrzucone.